Nowy wirus na telefony z Androidem, i nie jest to koronawirus. Giełda Digitex okradziona, Bitfinex, OKX i giełda Coinhako ofiarami ataków hakerskich. 6000 bitcoinów na śmietniku oraz Monero jeszcze bardziej prywatne. Te i inne wiadomości zobaczycie w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek z kryptoniusami. Dzisiaj mam dla Was, jak zwykle, trochę dobrych oraz trochę złych wiadomości. Na początek, jak zwykle, pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna i jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. A jeżeli jesteś początkujący w kryptowalutach, zapraszam Cię do pobrania mojego całkowicie darmowego poradnika poradnika dla początkujących, w którym znajdziesz bardzo dużo informacji na początku swojej drogi z kryptowalutami, abyś łatwiej mógł poruszać się po rynku. Link do poradnika znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jeżeli ten film ci się podoba, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Także możemy zaczynać. Zacznę dzisiaj od nieciekawych informacji, jakimi są nowe wirusy oraz kolejne haki na kolejne giełdy, a trochę się tego nazbierało w ostatnim czasie. Zacznijmy od ostrzeżenia dla wszystkich użytkowników telefonów z Androidem oraz aplikacji Google Authenticator. Portfele z Bitcoinami mogą być zagrożone. Nowe złośliwe oprogramowanie o nazwie Service atakuje teraz smartfony z systemem Android poprzez kradzież haseł dostarczanych przez aplikację Google Authenticator. Tak możemy przeczytać w raporcie bezpieczeństwa cybernetycznego opracowanym przez Thread Fabric. Jak donosi grupa badawcza, wirus ten może zepsuć coś w aplikacji Google Authenticator. I ukraść jej jednorazowe kody, które są często używane do zabezpieczenia dostępu do portfeli Bitcoin lub kont na cyfrowych giełdach. Naukowcy twierdzą, że wirus ten jest wyjątkowo szkodliwy. Nie jest jeszcze on opisany na żadnych forach i nie ma pewności, w jaki sposób dostaje się na nasze telefony, ale pamiętajcie, żeby wyłączać automatyczne pobieranie fotografii. Wszystkich grafik w aplikacjach takich jak WhatsApp oraz Telegram, również Discord oraz uważajcie w jakie maile klikacie na swojej skrzynce pocztowej, żeby czasem nie złapać takiego wirusa. Na dzień dzisiejszy nie ma danych, że jest taki wirus dostępny na telefony z iOSem. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Były pracownik Digitex kradnie dane użytkowników z giełdy. Digitex z siedzibą w Dublinie jest zdecentralizowaną giełdą kryptowalut, zapewnia handel peer-to-peer. Platforma obejmuje również funkcję handlu depozytami zabezpieczającymi oraz dźwignie do 100. Prezes Giełdy Adam Todd powiedział, że potwierdzono, że zostały skradzione adresy e-mail i nie jest pewien, czy zostały również pobrane inne informacje użytkowników. Zaufany pracownik Giełdy włamał się na konto Facebooka Giełdy i na nim zaczął udostępniać adresy e-mail użytkowników. Rzecznik Giełdy poinformował, że nie był to zewnętrzny atak, tylko wewnętrzne naruszenie bezpieczeństwa wskutek czego zostało skradzionych około 8 tysięcy danych użytkowników. CoinHako z siedzibą w Singapurze po ataku zawiesza wypłaty Singapurska giełda kryptowalut CoinHako ograniczyła wycofywanie środków przez użytkowników po zgłoszonym wyrafinowanym ataku. Rzecznik początkowo powiedział, że zawieszenie było związane z utrzymaniem sieci. Kolejna aktualizacja wyjaśniła sytuację, informując użytkowników, że giełda padła ofiarą ataku a ograniczenia kont były konieczne, aby zapobiec nieautoryzowanym transakcjom. Chociaż giełda nie ujawniła charakteru ataku, CEO giełdy Loop stwierdził, że wszyscy poszkodowani użytkownicy dostali swoje środki z powrotem. Bitfinex oraz OKEx zaatakowani przez DDoS. Atak DDoS polega na zaatakowaniu ofiary w wielu miejscach jednocześnie. Do przeprowadzenia ataku służą najczęściej komputery, nad którymi przejęto kontrolę przy użyciu botów lub wirusów. Na dany sygnał wszystkie komputery zaczynają jednocześnie atakować system ofiary, zasypując go fałszywymi próbami skorzystania z usług, jakie oferuje. Dla każdego takiego wywołania atakowany komputer musi przydzielić pewne zasoby: pamięć, czas procesora, pasmo sieciowe itd. Co przy bardzo dużej liczbie żądań prowadzi do wyczerpania dostępnych zasobów, a w efekcie do przerwy w działaniu lub nawet zawieszenia systemu. Bitfinex nie działał co najmniej przez godzinę, a OKX OK nie działał przez kilka godzin. Ostatecznie nie jest jasne jakie były motywy hakera i nie ma żadnych oznak, że doszło do uszkodzenia oprócz krótkich wyłączeń OKX OK Bitf oraz Bitfinex. Co najważniejsze, środki i dane użytkowników są bezpieczne. Irlandzki dealer narkotykowy stracił 59 milionów dolarów w bitcoinach po tym, jak właściciel mieszkania, które wynajmował, wyrzucił klucze do portfeli. Według raportu Irish Times, 49-letni Clifton Collins zgromadził fortunę w bitcoinach w latach 2011-2012, wykorzystując fundusze uzyskane z nielegalnie uprawianej i sprzedawanej marihuany. Collins kupił ponad 6 tysięcy bitcoinów, które w tym czasie były sprzedawane za mniej niż 5 dolarów. Collins został aresztowany w 2017 roku za posiadanie i sprzedaż konopi indyjskich i skazany na 5 lat więzienia. Przed aresztowaniem ukrył klucze 12 oddzielnych portfeli bitcoinowych, każdy zawierający 500 bitcoinów, w aluminiowej skrzynce na wędkę. Niefortunnie, właściciel mieszkania, które wynajmował Collins, wyrzucił wszystkie jego rzeczy podczas jego pobytu w więzieniu, w tym skrzynkę z kluczami. Jak donosi ten artykuł, Collins pogodził się z utratą swoich bitcoinów, mówi, że to jest kara za to, co zrobił. Z drugiej strony, irlandzkie śmietnisko informuje, że tak, kojarzą wywóz śmieci z tego mieszkania, ale te śmieci już dawno zostały porozwożone do innych krajów, takich jak Niemcy oraz Chiny. Także, jeżeli ktoś chciałby szukać tych kluczy, to może ich szukać w Niemczech i w Chinach. Niewłaściwie skierowane transakcje Bitcoin Cash tworzą jackpota o wartości prawie 3 milionów dolarów. Od czasu hardworka, kiedy Bitcoin Cash odłączył się od Bitcoina w 2017 roku, użytkownicy nieumyślnie wysyłali transakcje na adresy Segwit, rodzaj adresu, którego Bitcoin Cash nie obsługuje. Coinmetrics szacuje, że utracono minimum 19 tysięcy Bitcoin Cash. Zagubione BCH ciągle są w sieci i tworzą duże pule, które przyciągają górników. Pierwszy jackpot w 2017 roku ponad 400 BCH o wartości około pół miliona dolarów. Aby uzyskać dostęp do tych funduszy, górnicy musieli zwiększyć swoje szanse na wydobycie bloku. Aby to zrobić, musieliby wydać 15 tysięcy dolarów na dzierżawę niewielkiej części kopalni bitcoina na jeden dzień. W zamian zyskaliby 63% szans na wydobycie jackpota i zarobienie pół miliona dolarów. Jedna z kopalni próbowała to zrobić, lecz bez skutku. Ostatecznie społeczność Bitcoin Cash wraz z kopalnią BTC Top odzyskała fundusze. Następne hardwarki w 2018 i 2019 roku jednak ciągle powiększały pulę zamrożonych kryptowalut i zgromadziło się prawie 4000 kryptowaluty Bitcoin Cash o wartości 1,6 miliona dolarów. Gdy jedna z kopalni próbowała uzyskać te fundusze w 2019 roku, duże kopalnie wydobywcze wymusiły reorganizację łańcucha, zapobiegło to wydobyciu bloku przez te kopalnie i odesłało środki do odpowiednich właścicieli. Kopalni BTC Top udało się znowu odzyskać około 3800 BCH, ale stanowi to tylko około połowy całości, która została zamrożona. Coinmetrics sugeruje, że 9128 BCH obecnie wartych 2,8 miliona dolarów wciąż nie zostało uwzględnionych. Niestety jest to typowy przykład, jak łatwo możemy utracić środki korzystając z kryptowalut. Wystarczy wpisać zły adres, wystarczy wysłać swoje kryptowaluty na zły adres i już nigdy nie będziemy mieli do nich dostępu. Także pamiętajcie zawsze 3-4 razy sprawdzajcie adres, na który wysyłacie swoje tokeny lub kryptowaluty. Wypłata kryptowaluty Litecoin jest teraz dostępna w ponad 13 tysiącach bankomatów w Korei Południowej. Twórcy Litecoin ogłosili, że współpracują z firmą Fintech Mecon Cash w celu zintegrowania LTC z platformą m Ta współpraca pozwoli na wypłatę LTC w ponad 13 tysiącach bankomatów w Korei Południowej. Bardzo dobra wiadomość ze strony Litecoina. Po pierwsze, uderzają w bardzo duży rynek, a po drugie, w bardzo łatwy i tani sposób będzie można spieniężyć swoje Litecoiny. Monero wdroży nową technologię, aby stać się jeszcze bardziej prywatnym. Monero Ecosystem ogłosili, że w najbliższej przyszłości zespół wprowadzi Dandelion, dzięki któremu sieć Monero, znana już ze swojej prywatności, stanie się jeszcze bardziej prywatna i proszą społeczność o pomoc. Jak napisali na swoim koncie na Redditie, byłoby świetnie, gdyby jak najwięcej osób mogło uruchomić węzły testnet zawierające Dandelion. Gdy będzie wystarczająca liczba węzłów prawidłowo komunikujących się ze sobą, możemy być pewni, że wszystko działa jak powinno. Świetna wiadomość ze strony Monero: z jednej strony usuwają ją z giełd, rządy wielu państw walczą z prywatnymi kryptowalutami, a Monero wciąż się rozwija i chce się stać jeszcze bardziej anonimową. Bardzo dobra wiadomość. Microworkers integruje ontologię w celu ułatwienia super szybkich płatności i ochrony tożsamości oraz danych dotyczących reputacji swoich użytkowników Microworkers. Wiodący rynek freelancerów, który twierdzi, że zatrudnia ponad 1,5 miliona pracowników, zintegrował ontologię. Jak stwierdzono w komunikacie prasowym, freelancerzy i pracodawcy w platformie Microworkers będą mogli używać swoich cyfrowych portfeli Onto do wysyłania i otrzymywania płatności w szybki i opłacalny sposób. Użytkownicy platformy będą mogli również bezpiecznie przechowywać i udostępniać sobie nawzajem swoje dane reputacyjne, a także historię konta za pomocą identyfikatora ONT w formie zaszyfrowanej. IOTA uruchomi sieć za 10 dni. Fundacja IOTA wydała narzędzie do migracji seedów, które pozwoli użytkownikom przenieść kryptowaluty w bezpieczne miejsce. Aplikacja jest odpowiedzią na niedawną lukę w portfelu Trinity IOTA. Zasadniczo aplikacja umożliwi... Użytkownikom, którzy zaktualizowali swój portfel Trinity, migrację tokenów IOTA do nowego, bezkompromisowego portfela. Ten sposób działania jest konieczny tylko dla użytkowników, którzy otworzyli portfel Trinity między 17 grudnia a 17 lutego 2020 roku. Dodatkowo IOTA ogłosiła, że w celu ochrony przed dalszymi hakami, portfel nie będzie już typu open source. Użytkownicy muszą przeprowadzić migrację tokenów między 29 lutym a 7 marca. 8-9 marca sieć Ajota wróci do pełni funkcjonalności. Także pamiętajcie, żeby wasze kryptowaluty były bezpieczne, a otwieraliście swój portfel Trinity między 17 grudnia 2019 a 17 lutego 2020, musicie przeprowadzić tą migrację. Z drugiej strony, hakerzy bardzo, bardzo ładnie tu pokazali, jak projekty typu open source, czyli z otwartym kodem źródłowym, są podatne na ataki hakerów. Wystarczy znaleźć lukę i hakerzy mają dostęp do tych portfeli. Inwestorzy wycofali 200 tysięcy Ethereum z projektów DeFi. Inwestorzy kryptowalut wyprowadzili około 200 tysięcy Etherów ze zdecentralizowanej przestrzeni finansowej wkrótce po haku na DeFi. Jak informuje CryptoGlobe, haker zaciągał pożyczki Flash, pożyczki zaciągane i opłacane w tej samej transakcji w celu osiągnięcia zysku. Po tym ataku na DeFi mieliśmy dosyć duży spadek na Ethereum. Za Ethereum oczywiście poleciał Bitcoin i wszystkie inne altcoiny. Jak możemy tu zobaczyć, hacker na tym ruchu zarobił ponad 2300 Ethereum. True USD mogą teraz wydawać swoje TUSD we wszystkich punktach obsługiwanych przez Visa. CryptoCom, platforma oparta na kryptografii, która pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać i płacić za pomocą Bitcoina, zintegrowała Stablecoin TrueUSD z kartą MCO Visa, aby umożliwić posiadaczom TUSD łatwe wydawanie monet we wszystkich obsługiwanych przez Visa lokalizacjach na całym świecie. Co więcej, zespół twierdzi, że wszyscy użytkownicy CryptoCom. Mogą teraz kupować Stablecoin TUSD z ponad 20 walutami fiducjarnymi po prawdziwych kosztach bez żadnych opłat za pomocą swoich kart kredytowych, debetowych, a nawet przelewów bankowych. Kolejny duży krok do adaptacji kryptowalut, z tym, że Stablecoin trochę odbiega od definicji kryptowalut. Ripple 1 marca 500 milionów XRP zostało odblokowanych z portfela Ripple Escrow o wartości około 115 milionów dolarów. Nie do końca wiadomo, czy przełoży się to na presję sprzedaży kryptowaluty. XRP, które Ripple uzyskuje z portfela depozytowego, może być sprzedawane na rynku giełdowym, dystrybuowane do partnerów lub przechowywane przez długi czas. Spuszczenie takiej ilości XRP na giełdy mogłoby bardzo poważnie odbić się na jego cenie. Jak donosi Today, dyrektor generalny Ripple, Brad Garlinghouse, powiedział, że nie jest w interesie Ripple, aby XRP działał słabo. Dlatego wyjaśnił, że Ripple nie będzie chciał zrzucić dużej ilości XRP na rynek. Dane rynkowe pokazują, że nie ma wyraźnej korelacji między przeniesieniem XRP z portfela depozytowego a trendem cenowym kryptowaluty. Czysto teoretycznie powinniśmy być spokojni, że te tokeny nie trafią na giełdy, ale chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Katarski miliarder Aymana pozywa Facebooka za fałszywe reklamy kryptograficzne. Miliarder z Kataru Wisam Almana pozwał Facebooka za serię fałszywych reklam wykorzystujących jego podobieństwo do promowania oszustw kryptograficznych na Bliskim Wschodzie. Według raportu The Times z 23 lutego, Almana twierdzi, że zniesławienie złośliwe kłamstwo i fałszywe reklamy są prowadzone przez bezimienną firmę kryptowalutową, która wykorzystuje Facebooka do promowania swoich produktów. Almana wyjaśnił na swojej osobistej stronie internetowej, że nie ma kont w mediach społecznościowych. Oraz że użytkownicy powinni uważać na portfele i reklamy wykorzystujące jego podobieństwo do promowania kryptowaluty i produktów finansowych. Moim zdaniem ten katarski miliarder powinien bardziej zainteresować się tymi bezimiennymi firmami niż reklamami na Facebooku, no, ale zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Przejdźmy teraz za ocean. Amerykański aktor Steven Segal zapłacił 350 tysięcy dolarów za nielegalne uczestnictwo w ICO. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd obciążyła Stevena Segala za nielegalne uczestnictwo w ICO. Popularny aktor z Hollywood ostatecznie zgodził się zapłacić ponad 350 tysięcy za naruszenie przepisów antyreklamowych. Podczas banki promował ICO prowadzone przez Bitcoin to GEN. Segal reklamował nadchodzący token na swoich publicznych kontach w mediach społecznościowych, zachęcając swoich fanów, aby nie przegapili okazji. W tym czasie B2G wydało nawet komunikat prasowy zatytułowany Mistrz Zen Steven Segal został ambasadorem marki Bitcoin Tugen. Za użycie nazwiska Segala i jego umiejętności promocyjnych firma ta obiecała mu 250 tysięcy dolarów w gotówce oraz 750 tysięcy dolarów swojej rodzimej kryptowaluty, gdy tylko sfinalizują sprzedaż. Dosyć zaciekawiła mnie ta sytuacja, ponieważ nie widziałem wcześniej, żeby Seagal reklamował jakieś kryptowaluty. Aż z ciekawości wszedłem sobie na CoinMarketCap, zobaczyć, jak radzi sobie ta kryptowaluta B2G. I jak możemy zobaczyć, jest ona strasznie tania i jest na 1799 miejscu według rankingu CoinMarketCap. Ciekawe, czy Steven Seagal sprzedał już swoje kryptowaluty. Irański dowódca wzywa do użycia kryptografii w celu uniknięcia sankcji. Ostatnio prezydent Iranu zaproponował stworzenie kryptowaluty do użytku w handlu między krajami muzułmańskimi jako alternatywy dla dolara amerykańskiego. Prezydent powiedział wtedy, że USA stosowały sankcje ekonomiczne jako główne narzędzie dominacji hegemonii i zastraszenia innych narodów. A teraz Saad Muhammad, dowódca Qatam al-Anbia Construction, firmy inżynieryjnej kontrolowanej przez oddział irańskich sił zbrojnych. Powiedział: Domagamy się bardziej zaawansowanego mechanizmu obchodzenia sankcji i wzywamy do aktywacji korzystania z kryptowalut i chcemy dwustronnych lub wielostronnych umów walutowych. Nie jest to pierwszy przypadek, gdzie różne kraje chcą użyć kryptowalut do ominięcia sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Kolejna dobra wiadomość od Coinbase. Coinbase zostaje głównym członkiem Visa. Wydaje się, że po raz pierwszy w branży kryptowalut. Firma może wydawać karty debetowe bez konieczności angażowania stron trzecich. Chociaż Coinbase nie podzielił się swoją strategią, technicznie nowy status daje mu możliwości wydawania kart innym firmom kryptowalutowym. W każdym razie ten rozwój stanowi ważny kamień milowy dla sektora płatności kryptograficznych. Czekam z niecierpliwością na pierwszą kartę Visa, którą będę mógł płacić kryptowalutami. A teraz giełda Huobi. Giełda Huobi uruchomiła testnet swojego własnego blockchaina. Huobi Chain to skierowana do sektora finansowego autonomiczna platforma blockchain w Chinach, która dąży do zapewnienia globalnej infrastruktury finansowej opartej na blockchainie. Pamiętajcie, jak Chiny podchodzą do nowej technologii: kryptowaluty nie, blockchain tak. I to jest kolejny przykład na to, że Chiny będą wykorzystywać blockchain. Giełda Binance uruchamia handel peer-to-peer -peer w sieci i aplikacji mobilnej. Od 28 lutego użytkownicy Binance mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty z zerowymi opłatami transakcyjnymi bezpośrednio od innych użytkowników za pośrednictwem platformy Binance P2P i dołączyć do globalnego programu handlowców Binance P2P, aby zarabiać na tych transakcjach. Jest to dosyć fajne opisane w tym artykule, zostawię Wam ten artykuł w miejscu na opis pod tym filmem. Bitfinex spłacił 100 milionów dolarów firmie Tether. Giełda niegdyś największa na świecie pożyczyła pieniądze od Tether po tym, jak stwierdziła, że ma problemy z partnerami bankowymi. W tym czasie Bitfinex stwierdził, że jego partner płatności Crypto Capital Corporation z siedzibą w Panamie zamroził 850 milionów dolarów ich aktywów. Aby zapewnić wypłacalność, Bitfinex pożyczył 700 milionów dolarów od Tether. Pożyczka ta była dosyć kontrowersyjna, ponieważ w sieci zaczęły krążyć spekulacje, że Bitfinex jest niewypłacalny. I że nie ma pieniędzy na utrzymanie działalności. Zresztą istnieje wiele tak zwanych ciemnych stron tej giełdy, o których nie będę teraz mówił, może kiedyś nagram osobny film na temat Bitfinexa. W każdym bądź razie Bitfinex ogłasza, że, spłacał, że spłacił 100 milionów zaciągniętej pożyczki, a to jest raczej dobra wiadomość. Bitstamp umożliwia teraz przesyłanie bitcoinów za pośrednictwem adresów Back32. 27 lutego giełda kryptograficzna Bitstamp ogłosiła pełne wsparcie dla transferów bitcoinowych Segwit Back32. To techniczne uaktualnienie oznacza, że wszyscy klienci Bitstamp mają teraz nowe adresy depozytów bitcoin, z których należy korzystać. Dla użytkowników główną zaletą korzystania z formatu Back32 jest to, że ogranicza błąd ludzki podczas pisania adresów. Nawiasem mówiąc, te adresy nie rozróżniają wielkości liter. Oraz są automatycznie sprawdzane, aby upewnić się, że użytkownicy nie wysyłają kryptowalut na niepra nieprawidłowe adresy. O wysyłaniu na nieprawidłowe adresy mówiłem wcześniej na podstawie Bitcoin Cash. Także to jest bardzo duże udogodnienie ze strony Bitstamp. Bahamy i narodowa kryptowaluta. Rząd Bahamów oficjalnie wprowadził cyfrową walutę banku centralnego i nazwał ją sand dollar. Jest to stablecoin oparty na blockchain, który jest powiązany z dolarem bahamskim. Celem tej kryptowaluty jest uczynienie dostępu do systemu finansowego bardziej integracyjnym, a także zwiększenie wydajności płatności krajowych. Cyfrowa waluta ma wiele sensu na Bahamach, ponieważ archipelag Bahamów składa się z około 3100 wysp, a ludzie mieszkający na odległych wyspach nie mają dostępu do fizycznego systemu bankowego. Cyfrowa waluta oparta na blockchain zapewni wszystkim bezpieczny dostęp finansowy. Tak, oczywiście, ma to wiele sensu, ale nie jeżeli jest to rządowa kryptowaluta, która generalnie nie za wiele różni się od waluty fiducjarnej. Także mamy kolejny kraj, który wprowadza swoją narodową kryptowalutę. Na koniec ciekawostka od Warrena Buffetta i Justina Sana. Warren Buffett sprzedał bitcoina od Justina Sana. Po ostatniej kolacji Justin Sann, założyciel Fundacji Tron, Poinformował na swoim Twitterze, że przesłał w prezencie Warrenowi jego pierwszego bitcoina. Jak się teraz okazuje, Warren Buffett sprzedał tego bitcoina, a w wywiadzie na CNBC powiedział: Nie posiadam żadnej kryptowaluty i nigdy nie będę. Jak widać, plan wdrożenia Warrena Buffetta do kryptoświata, obrany przez Justina Sana, po prostu się nie powiódł. Na dzisiaj to będzie wszystko, trochę tych wiadomości się uzbierało. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia, cześć.